tam zastałem Alibabę. Tak, to jest ja. Na pani prezent, znaczy przesyłkę z poczty naszej polskiej. A mogłabym zobaczyć? A niestety musi pani najpierw zapłacić 50 zł. Czekaj, jeszcze przeczytam się dokładnie, bo bez moich pingwinów nie widzę. Master Beatrix. Tak, to dla pani, ale pana przepraszam, już mi się myli wszystko. Ale najpierw musi pani zapłacić swoje 50 zł. Ty gołębi mordowy, ty ja nie stać mnie! No to już nie mój problem, to pani mnie wyzywa jakieś gołębi pocztowy. Przecież pan latać nie potrafi! Wiadomo, że to nie lata. To już nie moja wina! No właśnie pani mnie wyzywa. Dzwonię teraz po kumpli. No, siema. Siema. No, przyjedźcie tutaj, no. No, tam gdzie jestem, no, nara. To dzwonisz po kumpli, bo nie dasz sama rady wielkiemu mistrzowi kung fu, karate i tym podobne? Jasne, dałbym radę, ale ja wolę mieć z kumplami. Ja po kumple to takie cieniasy, że tego, daj się na to, bo już gardle zabrnęło. No nie, mój ogród mi oddaj. Co? Na pustyni nie masz tego ogrodu. Dawaj to, dawaj. Moje, wylało się. Oddawaj mój ogród. Oj, odejrzałem się. Auć, jestem zmęczony tymi wszystkimi prześladowaniami. Ile to jeszcze będzie trwało? Niestety, ta wartość paczki, którą zabrałem, nie powstrzymała ich przed zabraniem całej paczki. Muszę odzyskać swoją paczkę, żeby szef był ze mnie zadowolony. Jeżeli nie, stracę pracę i całe swoje życie. Muszę odzyskać wszystko, co straciłem. Nareszcie się spotkałem. Oddawaj moją paczkę, albo spotkasz się z moją zimną starą. Dlatego, pożałuj. Nie uciekniesz mi daleko. Teraz jesteś ślepa uliczka. Teraz poddaj się i zginij, albo się do mnie przyłącz. Nigdy! To zginiesz. Nie! Masz jeszcze jedną szansę. Dobra. Kocmanie, przyłącz się do ciebie. Oddaj mi najpierw paczkę. Będziemy dzielić się paczką. Muszę ją zwrócić szefowi. Nie! Nie! Dobra, przyłączę się do ciebie. Dobra, idziemy zapalować na jakiś monstrum. Ale najpierw idziemy oddać paczkę. No cholera, gdzie jest ten Abuliba? Pewnie znowu poszedł do Krizla z moją kataną. Co ja z nim zrobię, niestety. Takie jest życie. O nie, monstrum! Gdzie jest ten sznurek? Zabrała do kibra. A ja jednak nie.
Dobra, związany. Trzeba iść poszukać olimpijskiej brygady. Idę szukać olimpijskiej. Ty jesteś Alibaba. To żeś mi robił przez ten czas. Srałem w kiblu. I co to? I co to straciłem w bitwę? Straciłem w buzwani na nakat. Ja go pokonałem. Chcesz zobaczyć? Pewnie, zaprowadź mnie tam. To chodź za mną. To leży jutro. To jest wojsko. Zostali. Chóz. Dalej się go odwożył. Uciec. I się za mną nie pożegnać. Rozumiesz to? Rozumiem to! O Polsce! O tym o tego nie zdołam. Chcesz posłuchać, jak to smakuje? Nie! No wstańcie! Gdzie go szukać? Ty wyłodzisz! Nie wiedziałem, nie wiem jak on wygląda! No, nie ma! Nie ma go!